Hej, cześć i czołem, ja nazywam się Kariga, to jest pierwszy odcinek z gramy w Fallout 1. Kto subskrybuje mój kanał od samego początku, wie, że to była moja pierwsza seria, której nie ukończyłem tak swoją drogą, ponieważ wtedy mi się nie chciało już kontynuować. Jedynka jakoś nigdy nie była moją ulubioną częścią, zawsze bardziej lubiłem dwójkę. W związku z tym po prostu zaprzestałem grania dalej w jedynkę. Gdyby ktoś nie wiedział, Fallout to jest gra dziejąca się w postapokaliptycznym świecie. Typowy RPG staroszkolny. Dosyć rewelacyjny jak na swoje czasy i myślę, że rewelacyjny również dzisiaj. Zatem zacznijmy sobie po prostu nową grę. Ja sobie kiedyś obiecałem, że wiem, że to moja pierwsza seria, zatem będę ją kontynuował. Poczekajcie, zamknę okno, ponieważ psy tutaj mi szczekają i nie wiem, pewnie to wszystko słychać. I okej. I stworzymy sobie nową postać. Mamy tutaj do wyboru 3, no ale to tak naprawdę jest dla mnie głupotą, żeby wybierać spośród tych trzech postaci. Tutaj mamy nasze współczynniki: siła, percepcja, wytrzymałość, charyzma, inteligencja, zręczność, szczęście. Do rozdania mamy 5 punktów, mamy tu również cechy postaci, mamy do wyboru 2. Możemy wybrać sobie zdolniach i tak dalej. I tu mamy umiejętności, możemy się specjalizować w 3 umiejętnościach i to wpływa na to, że przy awansie będziemy, gdy będziemy rozdawać punkty, będzie nam lecieć 2%, a nie 1 za rozdany punkt. I tak, nazwiemy go po prostu Kerlik. 25 lat, może mieć 24, spoko. Chociaż 24 to trochę za młodo. Siła, percepcja. Okej, okay, i co by tu wybrać? No, wydaje mi się, że drobna postura, bo ponieważ wtedy dostajemy plus 1 do zręczności. Co prawda udźwig nam się zmniejsza do 100, ale jakoś to wytrzymamy, ponieważ nasi towarzysze mają nieograniczoną sakwę bez dna, zatem można im pakować wszystko i nie będą na to zwracać żadnej uwagi. I zdolniacha, chociaż zdolniacha z drugiej strony obniża nam bardzo dużo współczynników, ponieważ obniża nam wszystko o 9%, plus otrzymujemy minus 5 punktów, otrzymujemy 5 punktów mniej przy awansie do rozdania w naszą umiejętności. Zatem z jednej strony no dostajemy tutaj po 1 do każdej z cechy, z drugiej czy to jest tego warte? Chyba nie. I tak. Chociaż kurczę, teraz tak patrzę, to nie mam za bardzo w co rozdać teraz. Z umiejętności wybierzemy sobie ręczna broń palna, otwieranie zamków i retoryka. To jest taka uniwersalna postać, z tego nam wyjdzie dosyć dobra. Bo tak naprawdę handel no nie jest aż tak potrzebny, hazard tym bardziej, sztuka przetrwania, a wreszcie nauki ścisłe i naprawa. Czasem mogą się przydać, kradzież też. Skradania się chyba nigdy nie korzystałem w tej grze z tego. Rzucanie też nie bardzo. Zatem te umiejętności 3 są tak jakby podstawą Fallouta. I tak, zręczność na 10, ponieważ chcemy mieć jak najwięcej punktów akcji. Szczęście mogę mieć 4 i tak naprawdę nie wiem jeszcze co tu wziąć, bo każda z tych cech ma swoją wadę i zaletę, zatem trzeba się nad tym zastanowić. Ojejku, ciężko to coś wybrać, ponieważ może jednak wybierzemy tę zoniachę, bo tak naprawdę, bo ja nie chcę mieć żadnej ciężkiej ręki ani szybkiego cyngla. Dobra, weźmiemy sobie krwawą miatkę, bo to właściwie nie jest
żadna wada, tylko po prostu taki jakby, no, taka cecha, którą można tylko obserwować i która nie ma wpływu na naszą postać w żaden negatywny ani pozytywny sposób. Mam jeszcze dwa punkty. Jak najwięcej inteligencji i charyzmy możemy sobie ustawić na 4. Chcę mieć dużo punktów przy awansie, 5 percepcji, siła, wytrzymałość. Dobra, dosyć tak przeciętnie, no ale tej zręczności będzie całkiem dużo. Mamy tu jeszcze jakieś opcje, ale to jest tylko nic, co by nas interesowało. Tu będzie teraz intro, zatem się zamknę. Ha! You're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one. And the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe, okay? Dobra, tutaj pominiemy sobie to już tam taki wstęp, ponieważ to taka jest taka pokazówka, jak wychodzimy skrypty i to jest nic ciekawego. I tak. Mamy tutaj szkielet, z którego możemy zebrać sobie nóż oraz amunicję. Mamy pistolet, dosyć dużo pocisku, bo 72, 4 steampaki, które nas leczą. I okej, już nie możemy w chwili obecnej wejść do krypty, ponieważ próbuję skorzystać z komputera wyjściowego, nie rozpoznaj on jednak twojego kodu dostępu. Są to jakieś problemy, nie można tu jednak się dostać z powrotem do krypty, gdybyśmy chcieli jeszcze ją zwiedzić. Tu mamy pełno szczurów. Gdybyśmy się wszystkich ich pozbyli, to byśmy dostali awans. Tak się zastanawiam, że mogłem, kurczę, zainwestować w walkę wręcz. Bo z drugiej strony możemy spróbować zaatakować je z noża. No, jak widać, nasza krwawetka działa, ponieważ szczury się rozbryzgują dosyć efektownie. No to tylko tak pokażę, jak wygląda walka mniej więcej, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział i nie grał nigdy w Fallouta. Nie wiem, czy zrobić to tak do końca. Nie, raczej nie zrobimy dzisiaj sobie do końca, bo to będzie monotonne. Właściwie spędzilibyśmy cały odcinek w jaskini, co raczej nie będzie zbyt ciekawe dla was. Po prostu wyjdziemy stąd, nie będziemy kombinować. Nabijemy doświadczenie przy innych okazjach. Tutaj jest naprawdę sporo walki, więc jeszcze nie raz będziemy mieli możliwość nadrobienia tego całego doświadczenia. Z drugiej strony dosyć szybko nam idzie oczyszczenie tych szczurów. Ile ich tu jest? No całkiem dużo. Chociaż jest to dosyć szybko to idzie. Myślałem, że będzie gorzej. Zajmie to nam naprawdę chwilę. Grałem we wszystkie części Fallouta, które wyszły jak do tej pory. Nie, pomijając jedną, która ukazała się na konsolach. Było to jakaś taka zręcznościowa gra, Brotherhood of Steel, coś w tym stylu. Tak, ale ponoć straszna kupa z tego była, więc no, nie żałuję. Chociaż tak z ciekawości czystej bym zagrał na pewno. Niestety ta gra bodajże była na PlayStation 2 albo 1, raczej dwójce. Albo PSX, sam nie wiem. Na którymś starszym PlayStation. Bardzo lubiłem Fallout Tactics, mimo że kompletnie był jakoś niezwiązany z dwójką, a nie jedynką.
Ze wszystkich części najbardziej mi się podobała dwójka, była tak najbardziej rozbudowana. Troszkę miała inny klimat niż jedynka. Jedynka jest taka mroczna bardzo. Dwójka też, no jej tego odmówić nie można. Jednakże brakuje dwójce takiego pazura, jaki jest w jedynce. W jedynce jest taki mrok, już taki, taka posępność. W dwójce tego zabrakło. W dwójce jest... Co jednak nie oznacza, że dwójka jest gorsza, bo dwójkę wolę o wiele bardziej niż klasyka jedynka. No widzę, że nam trochę już te szczury zabrały życia, bo mamy tylko 8 HP. Zatem sobie użyjmy steampacka. Mamy bardzo mało życia podstawowego, bo mamy tylko 5 wytrzymałości. Za szczury, z tego co pamiętam, jest w sumie 500 punktów doświadczenia. Też mamy jeszcze tylko 3 szczury zostały, jeśli się nie mylę. No, przepraszam, nie dostaniemy poziomu, bo to nam... Bo potrzebowalibyśmy 1000 doświadczenia, a dostaniemy tylko 500. Chociaż nie wiem, czy za wyjście z jaskini nie dostaje się jeszcze jakichś profitów. Okej, okay, ostatni szczur. Wiem, że ten odcinek może was zniechęcić do Fallouta, ponieważ no, kurwa, koleś chodzi i morduje szczury po jaskini. Ale jeśli jeszcze nie graliście, to polecam. Albo po prostu sobie zobaczcie pierwsze odcinki tej serii. Chociaż Fallouta trzeba samemu zagrać, bo tak z perspektywy, gdy się go widzi pierwszy raz, może wydawać się dosyć toporny, nudny i dosyć taki odschoolowy bardzo. Zresztą to jest 97 rok. Zatem, kurczę, ile to już lat minęło. Ja jedynki tak bardzo dobrze nie znam. Bardziej jestem zorientowany w dwójce. Jedynkę przeszedłem raz albo dwa razy. Coś takiego. Dwójkę z kolei, no, nie zliczę, ale wiele też miałem podejść w dwójce. Tak samo w jedynce miałem kilka podejść. Okej, okay, mamy tutaj powitanie. Na południu widzisz ceglaną ścianę otaczającą spokojnie wyglądającą wioskę. No jesteśmy w cienistych piaskach. Dzień dobry, nazywam się Seth. W czym mogę pomóc? Potrzebuję informacji. Informacji? O czym? Chcę się dowiedzieć czegoś w tym miejscu. Cieniste piaski to pokojowa wspólnota. Mamy system nawadniania, więc możemy uprawiać pola. Gdyby nie bandyci oraz skorpiony, nie mielibyśmy żadnych kłopotów. No okej, to wszystko. Dzięki. Chociaż czekajcie, jeszcze z nim porozmawiamy chwilę. Chcę się dowiedzieć czegoś o skorpionach. To cholerne skorpiony polują na nasze braminy, od kiedy się tu przenieśliśmy. Nie ma tygodnia, żeby kogoś nie zatruły, gdy próbuje je wygonić z zagród. W zeszłym tygodniu zabrałem mojego brata Jarvisa. Razno, nasz doktor szuka antidotum. Jeśli możesz nam pomóc, to pomóż naszym wodzem Aradeszem. Możemy iść do jaskini Rad Skorpionów, ale na razie z tego nie skorzystamy, ponieważ nie jesteśmy na to wystarczająco przygotowani. Moglibyśmy sprzedać nóż i wziąć sobie 40 kapsli. No nie, 140. Okej, okay, zaraz. Okej, okay, w ten sposób. To wydaje się być przyzwoita oferta. No, on ma linę, którą musimy też od niego wziąć, ponieważ ona nam się przyda w krypcie 15, przepraszam. Okej, okay, trochę amunicji. Mam nadzieję, że nikt nas nie zaatakuje za to. Raczej nie. Dobrze zapamiętałem. Dobrze, porozmawiam sobie z Aradeszem, który znajduje się w tym budynku. To jest przywódca tego małego miasteczka. Greetings. Your business in Shady Sands might be... Jestem z mojej wioski na zachód, tylko badam okolice i nie mam wobec was złych zamiarów. I know of no village to the west. Przebyłeś góry na zachód stąd? Well, to my regret, I have not. Which begs the question, how did you make that passage?
Yes. I shall believe you for now. But we do not trust easily, especially those who might be dangerous. Okej, porozmawiamy sobie jeszcze z nim. What may I help you with this fine day? Czy mógłbyś opowiedzieć mi o cienistych piaskach? Shady Sands is much like a family, one that keeps to itself. Czy są jakieś inne osady w okolicy? Jumptown lies south of here, though there is little in the way of visitation. From stories, I'm certain there are cities south of that. Okej, dzięki. Czy mogę zadać ci jeszcze kilka pytań? What do you wish to know? Co się dzieje w okolicy? Oh my, yes, great packs of rad scorpions are killing our herds. We don't know where they're from, and no matter how many we kill, there's always more. Kontynuuj. And now the monsters are attacking my people. Raslo is trying to find a cure for their poison, but I'm not sure how it goes. Cóż, mogę wam się ich pozbyć. Yes. Please, talk to Raslo. He possesses far more information on these creatures than I. Okay. Porozmawiamy sobie jeszcze z Tandy, z jego córką. Hi. I heard there was a traveler in town, but I was kind of skeptical until I saw you. My name's Tandy. What's yours? Nazywam się Karlik. Well, how do you like our little town? Bored yet? Jasne, tu nie ma nic na roboty z wyjątkiem oglądania braminów tego gościa. Finally, someone else who sees. Of course, you've probably been everywhere, so this must be hell for you. Skoro jesteś taka znudzona, to dlaczego nie wyjedziesz? Leave? I wish. I don't know enough to leave alone. No one else wants to go. Worst of all, my father says he would have a heart attack if something happened to me. Ciężka sytuacja. Mogę ci zadać kilka pytań? Sure, I guess. I've never been out of here, so I don't know what help I can be. Jak ci się tu podoba? So, what you need? No to już wiemy właściwie. Słyszałeś jakieś opowieści z południa? Just stuff. Dzięki. No problem. Anything else? Co jeszcze znajdę w tej okolicy? There's a bunch of cities down south, but since you're such a great traveler, I'm sure you know that already. Dzięki. No problem. Co się dzieje w okolicy? Nudno. No dobra. Bored. Well, thanks for talking. We don't get many strangers here, so it's always good to talk to new people. Cześć. Czyli nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy od niej za bardzo, ale z nią będzie jeszcze związany quest. Okej, kamieni nie zbieramy, ponieważ są... nie są nic warte. Okej, to jest chyba Raslo. Późno już, przyjdzie jutro rano. Staram się zabić trochę raz skorpionów, może coś... co mogłoby mi pomóc? W jaki sposób miałbym ci pomóc w zabiciu roz skorpionów? Jestem lekarzem, a nie wojownikiem. Lepiej porozmawiaj z Aradeszem albo nawet z Tandy lub jej chłopakiem Setem. A teraz mnie zostaw. Potrzebuję czegoś na ich truciznę. Gdybym miał próbkę ich trucizny, to mógłbym zrobić lekarstwo. A zatem znów nic za bardzo się nie dowiedzieliśmy. Porozmawiamy sobie z Ianem, który może do nas dołączyć. Witaj, jesteś tu chyba po raz pierwszy. Jak się nazywasz? Jestem Karlik. Miło cię poznać, jestem Ian. Co tu robisz? Pracowałem jako strażnik dla kupców z hubu. Podczas napadu na jeźdźców zostałem postrzelony. Zostałem tutaj, bo miejscowi pomagają mi wrócić do zdrowia. Dodatkowo moja znajomość świata zewnętrznego czyni mnie tu użytecznym. Cieniste piaski są teraz moim domem. Od czasu do czasu odwiedzam nawet Złomowo albo hub, żeby trochę pohandlować, ponieważ jestem tu jedyną osobą, która kiedykolwiek rzeczywiście bywała poza osadą. Gdzie jest ten hub i Złomowo? Hub to wielki ośrodek handlu daleko na południe od cienistych piasków. Rządzi nim kilka różnych karawanowych grup kupieckich. Kupcy wodni, karmazynowa karawana i... wszędobylscy handlowcy. Złomowo jest stąd kawał drogi na południe i odrobinę na zachód. Jest mniejszy od hubu, ale mimo tego to dobre miejsce, żeby wpaść na drinka. Nadzoruje jegomość, który nazywa się Killian Darkwater. To tamtejszy sklepikarz, szeryf i burmistrz. Dzięki. Czy mógłbyś mi odrobinę pomóc? Przydałoby mi się twoje doświadczenie. Kusząca oferta. Jako, że tutaj robi się nudno, umówmy się tak. Standardowa stawka. Setka kapsli i ubijamy interes. A może by zamiast tego udział w zyskach? W
porządku, zamiast zacząć łupów więcej. Ruszajmy, dobrze będzie wrócić do akcji. No i dzięki temu zyskujemy Jana, który to będzie nam pomagał. Dobra, musimy tutaj go okraść. Okej, zabierzemy mu kapsle, ponieważ mu się nie przydadzą. Może mieć steampaka. Dobra, widzę, że całkiem ma w porządku bronię. Potrzebujemy pohandlować z nim i weźmiemy sobie linę. 27 kapsli. W sumie te kulki są zbędne. Albo nawet, wiecie co? Sprzedamy mu. O. Niech stracę. To wszystko. Wyruszylibyśmy sobie do krypty 15. Tu na mapie nam się pokazały również złomową oraz hub, które będziemy zwiedzać później. Krypta 15. Tu mamy studzienkę, czyli wejście. Na tym obszarze nie pozostało nic poza małym szałasem. Na szczęście twoje dane mówią, że znajduje się tutaj zapasowe wejście do krypty 15. To stary szałas ledwo stoi, wygląda na to, że złupiono go już dawno temu. Okej, i to by było na tyle w tym odcinku. Zobaczymy się przy następnej, usłyszymy się przy następnej okazji. Także, jeśli wam się podoba ta seria, nie zapomnijcie dać łapki w górę, ponieważ interesuje mnie, czy chcecie, abym kontynuował Zagrajmy w Fallouta 1. Także dajcie mi znać w komentarzach, bądź po prostu zwyczajnie kliknijcie na lajka, bo to oczywiście poświęci wam mniej czasu, a ja będę oczywiście wiedział. Dobra, trzymajcie się, na razie, mówił dla was oczywiście Kelly, na razie, hej.